Kochani, witajcie na naszym kanale. Przyszła do mnie taka paczucha. Ja nie chcę wam pokazywać, ale taka duża paczka. I słuchajcie, ja już ją tutaj zaczęłam otwierać i się zorientowałam, przecież miałam to nagrać w ogóle wszystko. Ale nie zaglądałam, tak więc nie martwcie się, zobaczycie moją reakcję, co tam jest na żywo. Jest to paczka taka wymiankowa z Asią z kanału Mint & Chocolate. To Asia do mnie napisała, czy bym była zainteresowana tym, czy chciałabym po prostu coś takiego zrobić. Ja oczywiście się ucieszyłam, ja uwielbiam niespodzianki. No a co teraz właśnie w taką jesienną pogodę, co nam może poprawić humor? Oczywiście paczka niespodzianka. Tak więc zaraz ją otworzymy i zobaczymy, co tam jest. Nie wiem, czy widzieliście u Asi na kanale jej filmik, który ja dla niej wysłałam tą paczkę i ona właśnie tam otwierała, tak więc zapraszam was serdecznie. Może zostawię tutaj link do jej kanału, więc będziecie mogły sobie tam wejść i zobaczyć, czy podpasowałam pod gust Asi, czy nie, bo powiem wam, że ja tam oglądałam ten vlog i po prostu siedziałam z takim uśmiechem wielkim, bo no po prostu się śmiałam z tego i cieszyłam się razem z nią, to co ona otwierała, ale dobra, nie przedłużajmy, ja już jestem tak podekscytowana, mam nożyczki, otwieram paczkę dalej i zaraz zobaczymy, co tam jest. Ja spróbuję nie patrzeć, tak więc ja otwieram i się patrzę tutaj w kamerę i po prostu chyba będę sobie wyciągała tak pojedynczo rzeczy i zobaczycie moją reakcję. Tak więc dobra, chyba już tu mogę dojść do czegoś. Okej, mam coś. Jest to krem z Oriflame. Jakiś multipurpose cream. Wiecie co, ja z Oriflame naprawdę nie mam żadnych produktów. Używałam Avon. Czekajcie, bo mi się tutaj w ogóle nie fokusuje. Nie wyostrza, nie wiem, o co chodzi. No widzicie, ta moja kamera, o jest, no w końcu. Jest taki fajny kremik, zaraz go otworzymy, zobaczymy, jaki ma zapach. Ale ładne. Wiecie co, ja mogę go porównać do z The Body Shop, serio. Ale ładnie pachnie, jaki to ma zapach w ogóle? No nic nigdzie napisane, ale trafiłaś, wiesz? Ma właśnie taki waniliowy zapach, coś takiego. Wanila kokos tutaj czuję. Wiecie co, ja chyba będę musiała naładować baterię niestety. Tak więc zaraz do was wracam, ale obiecuję, nie będę zaglądać, co tam jest. Okej? Wróciłam. No i teraz kolejna rzecz w pudełeczku. Co to może być? Bardzo dziwny kształt. Ale słodkie, zobaczcie, to jest ta gra kółko krzyżyk, tutaj się nazywa TikTok. TikTok to chyba? Jeśli się nie mylę, no super. Wow. To fajnie, będzie można sobie pograć na jakimś, nie wiem, wyjściu na kawę czy coś, można to sobie wziąć ze sobą, żeby nie pisać na kartce papieru. Natalka bardzo często gra właśnie ze mną w to. Super, wrzucę sobie do torebki. Ale świetnie, nigdy nie widziałam czegoś takiego. No to mnie zaskoczyłaś, naprawdę. Co tu mamy jeszcze? Czekajcie, miałam nie patrzeć. Kolejna rzecz. Co to jest? Wygląda tak. Bardzo mi się wydaje, że to jakieś mydło. Peeling do ciała w kostce. Orange, coffee and orange oil. Wow. Body peeling. Wow, jak pachnie. No czegoś takiego nie widziałam. Kawowy peeling. No zobacz, jakie piękne serduszka. To jest, czekajcie, jedno. Dwa serduszka takie są. Świetny, naprawdę, no nie widziałam czegoś takiego. To jest pewnie, czekajcie, co tu jest napisane, dwie butelki, 2 litry wody. Aha, że oszczędza się dwie butelki i 2 litry wody. Caring for the planet makes us beautiful. A, ale to jest super. Czyli to jest na pewno jakieś, wiecie, z recyklingu. Dbanie o naszą planetę sprawia, że jesteśmy piękniejszymi ludźmi, dlatego Love Bar jest kostką miłości i troski. Kostka to nie mydło, to silnie skoncentrowany produkt. Love Bar równa się redukcja zużycia wody, zero plastiku, 0% skomplikowanej chemii, ale to 100% miłości do ziemi. I to jest właśnie peeling do ciała. No super, no to sobie dzisiaj spróbuję to. I fajnie, że są dwie, że wiecie, że to nie jest jeden produkt. Co tutaj dalej mam? O, tutaj też szeleści. Zobaczmy, co to. To wygląda jak taka skarpetka. Czekajcie, coś tu jest. Skarpetka taka świąteczna, ale tutaj coś jest w niej. A tu jest mydełko. I też z Oriflame, Secret Gift. Bardzo fajny pomysł na prezent.
Szkoda, że nie ma drugiej takiej skarpetki, gdybym sobie założyła, chociaż wiecie, no, taka trochę mała. Ale świetny prezent, naprawdę, to można jeszcze użyć właśnie do czegoś, żeby właśnie taki mały prezencik sobie wrzucić, ale fajne. Super, ciekawe jak to pachnie. Nie czuję nic. Jest jakiś zapach, czy nie? Chyba nie, no chyba, że jestem ślepa. Nie wiem. Ale napiszę wam później, jak już będę używała. Dobra, kolejna rzecz. Ale tu jest dużo naprawdę rzeczy. Co to, coś tu miękkiego? Co to? Very Berry Raspberry Fruit Stripes. Spróbujemy. O, ale pachnie malinowo. Okej, takie pewnie wegańskie. Ale dobra. Przepyszne. Żelki malinowe, paski owocowe. 100% wyprodukowane tylko ze składników owocowych. Produkt bezglutenowy, bez dodatku cukru, bez konserwantów, bez barwników, źródło błonnika. Wow. Ale to jest dobre. Normalnie jakbym wzięła dżem. Łyżeczkę dżemu. Pyszne. Cranberry and strawberry. Krem do rąk. Tak? Mhm. Hand cream. No, zobaczymy. Pachnie truskawkami, jakoś żurawinę to tak ma, a nie, czuć. Faktycznie, ale ładny zapach. Taki jesienno-zimowy bym powiedziała. O, tak pięknie pachnie. Zjadłabym normalnie. No, takie piękne zapachy. Co my tutaj mamy jeszcze? Ale mi tutaj rzeczy dałaś. Szpinak i pietruszka, kremowa maseczka do twarzy, rewitalizacja i odżywienie. No, czegoś takiego nie miałam. To jest z tej serii Lirena. Superfood for skin. No, będziemy próbować. A to, co to może być? Pop candy. No, to dam to już na talce. Truskawkowy, to jest taki, wiecie co, na język się daje, to po prostu strzela. To już zostawię to na talce, jak przyjdzie ze szkoły. Będzie mogła sobie spróbować. Ale nam tutaj dałaś. Co to jest? Ale fajne! I to można sobie zaczepić do torebki. To jest żel antybakteryjny. Jak fajnie pachnie! Co to za zapach jest? Ogórek chyba. Haha, ogórek i jabłko. No tak. A nie, to jest żel do mycia, oczyszczania rąk z płynem antybakteryjnym. Działa bez użycia wody. No super, gdzie ty to w ogóle znalazłaś? Teraz przy takiej, wiecie, przy tej pandemii to takie rzeczy są, no wiecie, wysprzedane. Super to wygląda. To ma taki fajny aparat. Ekstra to jest. Tutaj widzę, że były też inne. Zobaczcie sobie. No ale ten z aparatem, no to wiadomo, nie? Ja z kamerką. Świetne. Sobie zaczepię do mojej torebki. Co mam tu jeszcze? Coś miękkiego. Skarpetki! O Jezu, jakie śliczne! No ale ja nie wiem, czy to ja, czy Natalka będziemy używać. Takie żyrafy. Boże, jakie fajne! I to są wyprodukowane chyba w Polsce, mi się wydaje. Chyba mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mój oczywiście rozmiar. 35-38. Brawo! Ale no ta żyrafa jest super. Nie wiem, czy to ja będę nosiła, czy Natalka. Pewnie mi tam, wiecie, podbierze. Dalej jakieś miękkie rzeczy. Aha, z jaj. Maska regenerująca. Tutaj mam do pielęgnacji ciała multimodeling, żel rozgrzewający, idealny przed ćwiczeniami. Trochę będę musiała się zmotywować na jakieś ćwiczenia. Rozgrzewający jakiś antycelulit. Super. Z jaj bardzo lubię. Zawsze jak jadę do Polski, to sobie coś kupuję z jaj. Co tu jeszcze jest? Cukrowy skrab do ust, bezstresowy, limonkowy. Jakie fajne opakowanie z takim Flemingiem, jeśli się nie mylę. Tak, to Fleming chyba. Oczywiście mi się tutaj nie wyostrza. O, chyba jest coś. Widać czy nie widać? Nie, znowu mi uciekło. O, jest, widzicie jakie fajne. No jest śliczne te rzeczy. Skąd takie rzeczy powynajdowałaś? Świetne. A tutaj coś jeszcze miękkiego. Kolejne skarpetki. A to, co to za zwierzę jest? Napiszcie mi w komentarzu, co to może być. No ja nie jestem pewna, czekajcie z tej strony. No to chyba będziemy miały na spółę z Natalką teraz.
Jedna ona, jedna ja. Dziękuję ci, Asiu, naprawdę. A co to za zwierzak? To jest gdzieś napisane? Nie. Napiszcie mi w komentarzu, co to jest, co wam to przypomina. Kolejna rzecz. Ale Asiu, tak dużo nam rzeczy tutaj dałaś. Coś miękkiego, ale to mi się wydaje, że to... Aha. Bubble wrap. Jeszcze coś. O. Bielenda, maseczka oczyszczająca, efekt detoksykujący. Kolejna maseczka. Świetnie, przyda się. Teraz te jesienne wieczory. O, co to jest? Golden Rose. Pomadka? Długopis. No, dobre, dobre. Ja to sobie zatrzymam, wiecie? Bo to naprawdę wygląda jak pomadka. Ja na Natalce na pewno tego nie oddam. Nie, nie, nie. Czekajcie, zobaczę, czy jaki kolor ma. Niebieski. No, jak ładnie pisze. Świetne, dziękuję. Ale wiecie, to ten Golden Rose to mnie naprawdę zbił z tropu, bo myślałam, że jest to naprawdę pomadka. Co tu jeszcze mamy? O, chyba ostatnia rzecz i to jest taka największa, ale muszę chyba... O, co ja tutaj widzę? No zobaczcie, zobaczcie. Coś, na co w zasadzie polowałam. Gdzie, że wyciągnę? Jest to książka Nosowskiej. A ja, że mi powiedziała. No to będziemy teraz czytać. Ale super. Wiecie co, naprawdę chciałam tą książkę przeczytać. Dziękuję ci, Asiu. Naprawdę tak mi dziś umiliłaś dzień. Aż wyszło słońce. Naprawdę dzisiaj było pochmurno i sobie myślę, dobra, muszę usiąść i w końcu otworzyć tę paczkę. Znaczy nie, że muszę, tylko że muszę to nagrać, a jakoś tak mi się kamerę nie chciało włączać, ale bardzo chciałam zobaczyć, co tam jest i poprawić sobie po prostu humor w ten jesienny dzień, aż tak jak mówię, słońce wyszło i od razu jest uśmiech na twarzy. Naprawdę sprawiłaś mi ogromną, ogromną przyjemność i jak widzisz, uśmiecham się. No prezenty są super, naprawdę widać, że oglądasz nas, że poznałaś mnie troszeczkę i wiesz, co mi się spodoba. Tak więc dziękuję ci, Asiu, bardzo i chciałam dla was takie przesłanie dać, żeby sobie sprawić nawzajem właśnie takie małe prezenciki, żeby po prostu zobaczyć uśmiech na twarzy innej osoby, a także tak jak ja napisałam dla Asi, że dla mnie największą frajdą jest właśnie wybieranie rzeczy dla drugiej osoby. Uwielbiam sprawiać prezenty, nawet takie, wiecie, malutkie, które naprawdę nie kosztują dużo, można też samemu wykonać coś fajnego. I myślę, że warto właśnie zrobić coś takiego drugiej osobie, a także i dla siebie. Tak więc dziękuję ci jeszcze raz, Asiu, mam nadzieję, że wam się filmik podobał i do zobaczenia w następnym. Pa! Something up.